Każdy z nas potrafi liczyć. Liczenie wydaje się być bardzo naturalną umiejętnością i prawdopodobnie nasz gatunek posiadł ją już bardzo dawno temu. W tym filmie chciałbym się skupić na tym, żebyśmy się zastanowili, w jaki sposób my nazywamy i zapisujemy liczby trochę głębiej. Dlatego, że to, co dla nas wydaje się dzisiaj oczywiste, nie zawsze takie oczywiste było. Korzystamy teraz z wielu koncepcji, z wielu wynalazków, które ktoś kiedyś wymyślił. Mówię tutaj o systemie zapisywania liczb. Wyobraźmy sobie, jak to mogło wyglądać przed wymyśleniem jakiegokolwiek systemu. Powiedzmy, że jakiś nasz odległy, bardzo odległy przodek chce w jakiś sposób utrwalić informację o tym, ile było dni bez deszczu na przykład, no cokolwiek, na przykład dni bez deszczu, tak? No i powiedzmy, że pierwszego dnia po deszczu stawia kreskę, że dzisiaj nie padało. Kolejny dzień nie pada, stawia kolejną kreskę. Kolejny dzień, kolejna kreska. Znowu nie pada, znowu kreska. Nie pada, kreska. Nie pada, kreska. Kolejny dzień nie pada, stawia kreskę. Kolejnego dnia pada, nie stawia kreski. Więc tyle było dni bez deszczu. No i przychodzi jakiś jego znajomy i on chce mu przekazać tę informację, że tyle dni nie padało. Pokazuje mu te swoje kreski, no i w jaki sposób próbuje wyartykułować tę informację, że tyle dni nie padało. No i jest jasne, że w pewnym momencie ludzie wymyślili słowa. Zaczęli używać słów, nas własnych, na określenie liczb. I teraz byśmy powiedzieli, że 7 dni nie padało. Po prostu mamy nazwę na tę liczbę, nazwę 7. Mamy też sprytniejszy sposób zapisania tego. Dlaczego ten sposób nie jest optymalny? No dlatego, że jeżeli byśmy chcieli zapisać bardzo dużą liczbę, na przykład, nie wiem, nie 7, a 27, nie 27, a 1027, no to byśmy musieli napisać tutaj 1027 takich kresek. Zapisywanie tego byłoby bardzo żmudne, odczytywanie byłoby bardzo żmudne, łatwo by się było pomylić. Jest to zupełnie niepraktyczny sposób do zapisywania dużych liczb. Dlatego warto docenić to, że mamy bardzo efektywny system zapisywania liczb. System pozycyjny oparty na podstawie dziesiętnej. Czyli podstawą naszego systemu liczbowego jest liczba 10. Dlaczego liczba 10? Prawdopodobnie dlatego, że mamy 10 palców. I nauczyliśmy się liczyć dziesiątkami. No i do tego, żeby zapisać dowolną liczbę w tym systemie, wystarczy 10 cyfr. I te cyfry to jest 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Mamy 10 symboli i za pomocą tych 10 symboli jesteśmy w stanie zapisać dowolną liczbę. Dlatego, że używamy systemu dziesiętnego. Na czym to polega? Weźmy sobie jakąś przykładową liczbę, na przykład 231. Weźmy taką liczbę. Co to znaczy, że to jest 231? Dlaczego my wiemy, jak mamy takie trzy symbole, że to jest 231? Dlatego, że o tym, co dana cyfra znaczy, decyduje o tym, na której pozycji ona stoi. Dlatego ten system nazywa się system pozycyjny. Wiemy, że tutaj, w tym miejscu, stoi cyfra, która oznacza liczbę jedności. Liczbę jedności, czyli to jest jedna jedność, 1 razy 1. Tutaj mamy liczbę dziesiątek, tutaj są dziesiątki. Jak mamy cyfrę na drugiej pozycji od końca, to ona oznacza liczbę dziesiątek, czyli wiemy, że to jest 3 razy 10. No, a tutaj na kolejnej pozycji mamy liczbę setek, tutaj są setki. No wiemy, że ta dwójka to tak naprawdę oznacza 2 razy 100. Czyli tutaj mamy 200, tutaj mamy 30, a tutaj mamy 1. I żeby dostać tę liczbę, którą tutaj mamy zapisaną, to trzeba to po prostu do siebie dodać. 200 dodać 30 dodać 1 to jest 231. No i wynalezienie takiego pozycyjnego systemu zapisu liczb to było wielkie osiągnięcie, które znacznie ułatwiło zapisywanie liczb, znacznie ułatwiło wykonywanie na nich rachunków, dlatego że użycie innych systemów niepozycyjnych powodowało, że rachunki na przykład na tych liczbach były bardzo trudne. Teraz to pozwala na przykład łatwo dodawać pod kreskę i tak dalej. Jak ktoś jest zaznajomiony z potęgami 10, no to wie, że jedności to znaczy, że to jest 10 do zerowej. Dziesiątki to jest liczba 10 do pierwszej, a setki to jest 10 do drugiej. Czyli na tej pozycji mamy 1 razy 10 do zerowej, tutaj mamy 3 razy 10 do pierwszej, a tu mamy 2 razy 10 do drugiej. Czyli ta pozycja danej cyfry to jest wykładnik przy dziesiątce. Czyli to jest cyfra, która mnoży odpowiednią potęgę 10. No i oczywiście można zadać sobie pytanie, czy można by było wziąć system o innej podstawie.
Dlaczego 10 jest wyróżnione? No pewnie gdyby ewolucja przypadkiem potoczyła się inaczej i mielibyśmy inną liczbę palców, na przykład nie wiem, 12 albo 8, to prawdopodobnie mielibyśmy system o takiej podstawie. No ale używa się mimo wszystko systemów o innych podstawach. Takim najczęściej używanym systemem o innej podstawie niż 10, czyli oprócz systemu 10, drugim najbardziej powszechnym systemem jest system o podstawie 2, czyli system tak zwany dwójkowy, albo czasem też nazywany jest systemem binarnym. Binarny i dwójkowy to jest to samo. No i ten system również jest systemem pozycyjnym i działa dokładnie na tej samej zasadzie jak system dziesiętny, tylko podstawą nie jest dziesiątka, a jest dwójka. No i dlatego w systemie dwójkowym mamy tylko dwie cyfry. 0 i 1. Tylko dwie cyfry wystarczą do tego, żeby zapisać dowolną liczbę. No i dlaczego ten system jest taki ważny? Dlatego, że wszystkie elektroniczne urządzenia cyfrowe działają właśnie w oparciu o ten system. Dlatego, że liczby w urządzeniach elektronicznych trzeba w jakiś fizyczny sposób reprezentować. No i najłatwiej reprezentować jest liczby w postaci dwójkowej, dlatego że wystarczy tutaj mieć dwa stany, na przykład prąd płynie, prąd nie płynie, dwa fizyczne stany układu, żeby zakodować 0 lub 1. I wszystkie te urządzenia właśnie na tej zasadzie działają. Nawet jeżeli na wyświetlaczu naszego kalkulatora pojawiają się liczby w systemie dziesiętnym, to tam w środku te obliczenia i tak są wykonywane w systemie dwójkowym, a dopiero później na potrzeby wyświetlenia dla nas, dla naszych oczu, są przedstawiane w systemie dziesiętnym. No to weźmy teraz jakiś przykład. Zapiszę też może tę liczbę w systemie dwójkowym. No i taki system dwójkowy to jest również system pozycyjny, czyli tutaj będziemy mieli na ostatniej pozycji cyfrę jedności, czyli tutaj będzie cyfra odpowiadająca za 2 do 0, tak jak tutaj było 10 do 0, czyli cyfra jedności. Potem będziemy mieli na następnym miejscu cyfrę, która mówi, ile jest dwójek do potęgi pierwszej, tak jak tu było 10 do pierwszej, czyli ile jest dwójek po prostu. Potem będziemy mieli na następnej pozycji cyfrę odpowiadającą za 2 do drugiej, czyli liczbę czwórek. Potem będziemy mieli na następnej pozycji cyfrę, która mówi, ile jest 2 do potęgi trzeciej, czyli liczbę ósemek. Potem będziemy mieli 2 do czwartej, czyli liczbę szesnastek. Potem będziemy mieli 2 do piątej, czyli liczbę 32. Potem będziemy mieli liczbę mnożnik 2 do szóstej, czyli liczbę 64. Potem będziemy mieli wreszcie cyfrę odpowiadającą za 2 do siódmej, czyli za 128. No i myślę, że to już wystarczy. Ja w kolejnych filmach pokażę, w jaki sposób można przedstawiać daną liczbę w różnych systemach, na przykład liczbę daną w układzie dziesiętnym, przedstawić w układzie dwójkowym i na odwrót. No tutaj po prostu napiszę teraz, jakie jest przedstawienie dwójkowe w systemie dwójkowym tej liczby 231. Okazuje się, że to jest taka liczba. Tutaj mamy jedynkę, tutaj mamy jedynkę, tutaj jest też jedynka, potem jest 0, 0 i znowu 1, 1 i 1. No, występują tylko 0 i 1, dlatego że w systemie dwójkowym mamy tylko takie cyfry. I to jest inna reprezentacja tej samej liczby. Jest to pewna liczba. My ją nazywamy 231 i zapisujemy ją w systemie dziesiętnym w taki sposób. W systemie dwójkowym zapis tej liczby i przedstawienie wygląda tak, że to są 3 jedynki, 2 zera i 3 jedynki. I co to znaczy? No to znaczy, że ta jedynka mówi, że mamy jedną 128. Tak jak tutaj mieliśmy na dwie setki. No to tutaj może być albo 0, albo 1, więc nie będę pisał tych cyfr, po prostu 1, 128. Później mamy 1, 64. Później mamy 1, 32. Potem mamy 0, 16. Tak? 16 mamy 0. Później 8 też mamy 0. Potem mamy 1, 4. Potem mamy 1, 2. I potem mamy 1, 1. I teraz ja tutaj zapisałem już te liczby w systemie dziesiętnym, tym, do którego jestem przyzwyczajony i tym, który każdy z was jest w stanie intuicyjnie dobrze interpretować. No jak teraz dodamy te liczby do siebie, to zobaczmy, co dostaniemy. 128 dodać 32 to będzie 160. Dodać 64 to
to będzie 224, dodać 4 to będzie 228, dodać 2 230 i dodać 1 231, czyli to rzeczywiście jest 231 zapisane w systemie dziesiętnym, taki, który dobrze intuicyjnie wyczuwamy. Czyli widzimy, że możemy tę samą liczbę przedstawić w różnych systemach. No tutaj powiedziałem w tym filmie o systemie dziesiętnym i systemie dwójkowym. Oczywiście może mieć system o dowolnej podstawie, dowolna liczba może być podstawą, no ale te najczęściej używane to jest właśnie system dziesiętny, dwójkowy, a także system szesnastkowy. W kolejnych filmach na tych trzech głównie się skupię. W systemie szesnastkowym będziemy mieli 16 symboli, 16 cyfr potrzebnych do tego, żeby zapisać jakąś liczbę. No i pokażę, w jaki sposób tłumaczy się zapis liczb pomiędzy różnymi systemami. Zachęcam do obejrzenia kolejnych filmów i kolejnych przykładów.